Dzień dobry, to jest program 18.03 w piątkowe popołudnie, piątkowy wieczór jak zawsze w Super FM i na wszczecinie.pl. Oczywiście jesteśmy na 97,5 FM, ale także na Facebooku Super FM i w szczecinie.pl. A dzisiaj moimi gośćmi są Emilia Goch-Salvador, dyrektor Baltic Neopolis Orchestra. Dzień dobry. I Emanuel Salvador, także z Baltic Neopolis Orchestra, koncertmistrz oraz dyrektor programowy. A spotykamy się w takim terminie, bo już niebawem rusza festiwal Szczecin Classic, który potrwa dobre parę dni, od 26 kwietnia do 3 maja. Powiedzcie, co będzie można usłyszeć, bo to nie jest taki typowy festiwal tylko z koncertami, które lecą dzień po dniu. Są także wydarzenia towarzyszące. Można chyba powiedzieć, że generalnie taka idea festiwalu to jest popularyzacja muzyki klasycznej. Myślę, że zdecydowanie można tak powiedzieć i taka idea przyświecała od samego początku, żeby z tą muzyką pojawiać się może w mniej takich oczywistych miejscach i niekoniecznie tylko w salach koncertowych i tylko z koncertami. Także to od samego początku, od zarania dziejów, czyli od 4 lat tego festiwalu, to robimy i jesteśmy bardzo podekscytowani, bo po tej przerwie w pandemii, gdzie 2 edycje niemalże odbyły się w formule online, co było dla nas bardzo smutne i uciążliwe, tak teraz wreszcie możemy otworzyć te drzwi i ugościć naszych słuchaczy. Mhm. Właśnie, 4. edycja. Jak to było poprzednimi razami? Manuel, jak ty wspominasz na przykład, poprzedni rok to była pandemia jeszcze. Tak. Bardzo fajne ogólnie, ale oczywiście troszkę duże ograniczenie. Teraz możemy też zrobić dużo więcej na nasze część pedagogiczną, która jest też bardzo ważne dla nas, tej masterclass, tej część, która bardzo, bardzo talentowani artyści, młode artyści grają i uczą z bardzo ważne osoby, na przykład Vasco Vasilev, Stabrava i profesor Tomaszewski na przykład. W tym roku będziemy mieć okazję dużo więcej też socjalizować. I na przykład na tej jam session, którą Emilia będzie opowiadać. Ale tak, będzie dużo otwarte porównanie do ubiegłej edycji szczególnie. Tak. Czyli to otwarcie nastąpi tak chyba ze zdwojoną siłą, mam wrażenie. I tak jak mówicie, oczywiście do koncertów za chwilę przejdziemy. To jest oczywiście to, co najbardziej interesuje publiczność, ale będzie także część pedagogiczna, bo trochę tak od innej strony zajdziemy do tego programu. Jest część pedagogiczna i jest część także, gdzie występują zespoły, które się dostały na rezydencję. Tak. Opowiedzcie proszę trochę o tym, bo to jest też taka misja tego festiwalu. Oczywiście. Ja zaczęłabym właśnie od tej części pedagogicznej, czyli kursów muzycznych, które towarzyszą festiwalowi, które są w zasadzie sercem i duszą festiwalu. I one zrodziły się w bardzo prozaicznego, prostego powodu, ponieważ kursów na świecie jest w ogóle bardzo dużo. I w Polsce jest także ogrom kursów muzycznych, szczególnie w okresie letnim, ale wszystkie są do siebie bardzo podobne. Ja na takie kursy jeździłam, Emanuel jeździł, jak byliśmy na studiach i one nie do końca spełniały takie oczekiwania. Oczywiście były lekcje, były koncerty i tak dalej, ale brakowało właśnie integracji i wspólnego przygotowania koncertów. Także to była ta myśl najważniejsza, żeby ta młodzież, bardzo często studencka, a nawet już po ukończonych studiach absolwenci przyjeżdżają na te kursy, bo jest bardzo wysoki poziom. My robimy też formułę konkursową, żeby dostać się na ten kurs Szczecin Classic. I to jest to miejsce, gdzie ci młodzi przyjeżdżają, oprócz tego, że obcują z kadrą naprawdę najwyższej klasy, z pedagogami nie tylko z Polski, ale i ze świata, to jeszcze grają z nimi koncerty. Więc to ma ten wymiar jakby tutaj najważniejszy, że oni siadają przy jednym pulpicie, razem robią próby i tym samym budują sobie pozycje, budują sobie życiorys. To wszystko ma ogromne znaczenie dla ich przyszłości. Też nawiązują relacje niesamowite. Często okres potem są zapraszeni na przesłuchanie, do orkiestr. Także naprawdę bardzo dużo dobrego z tego wychodzi i to naprawdę działa. I ten nabór z roku na rok jest większy. Nie możemy nawet wszystkich przyjąć. Zgłoszeń mamy w tym roku już nie tylko z Polski. Przyjeżdża nawet jedna skrzypaczka z Nowego Jorku. Przyjeżdża z Londynu, przyjeżdżają z Portugalii, przyjeżdżają z Niemiec. Także naprawdę jest taka super mieszanka tej młodej energii. A do tego konkurs, który też w zasadzie od samego początku to był taki pomysł z kolei Emanuela o rezydencji artystycznej, bo takich konkursów też jest bardzo mało. W Polsce chyba w ogóle są bardzo w tej chwili mało popularny, jak jeszcze o tym nie myśli, a my to tak trochę Manu przywiózł to ze sobą z Londynu, tam gdzie
studiował, bo to się tam praktykuje częściej. Także może Manu powiedz o tej rezydencji. Pomysł jest taki, że to jest konkurs kameralny, muzyka kameralna. To jest, nie jest tylko dla, nie wiem, dla bardzo normalnych kwartet miczkowy, ale wszyscy, dla różnych formacji, od duetu do oktetu tak. W zasadzie. Tak. To jest otwarte i pomysł jest taki, że to, kto gra, wygra ten konkurs, ma bardzo interesujące, oczywiście nagrodę finansową, tak. Ale też jest rezydencja, ma lekcje, ma jak mentorship od bardzo ważnych profesorami. Pełne stypendium otrzymują na kurs. No i to, co najważniejsze, to, że otwierają swoim koncertem zaproponowanym przez siebie, ze swoim programem festiwal. I w tym roku bardzo się staraliśmy i udało nam się pozyskać program drugi Polskiego Radia, który akurat w tej sferze muzyki klasycznej to jest w czołówce, jest najważniejszym programem. Także ten koncert będzie transmitowany i to jest ta wartość dodana dla tego zespołu młodego, który wygra, że jeszcze miał taką pamiątkę. I w tym roku jest też interesujące, że poziom był tak duży, nie możemy tylko jedną... Nie mogliśmy wybrać jednego zespołu. Tak, zespół był, po prostu były dwa tak wyróżniające się zespoły i tak różne od siebie, że nie sposób było zdecydować, więc ex aequo dwa zespoły. Tak, Assai i Tasman Trio. Tasman Trio. Mówicie, że było trudno wybrać, to chyba można już uznać, że to jest sukces tego całego programu, bo skoro wy już mieliście problem z wybraniem, a dwa zespoły wystąpią na konkursie, to można powiedzieć, że to jest chyba sukces. Tak, zdecydowanie. No właśnie, na początek programu Assai Piano Trio. To będzie koncert kameralnie, konkursowo w Radiu Szczecin. Można jeszcze dostać bilety? Ten koncert postanowiliśmy na samym początku, że będzie zamknięty w cudzysłowiu. Jest tylko na zaproszenie, ale to też z tej przyczyny, że jest transmitowany. Także każdy absolutnie w każdym zakątku świata będzie mógł obejrzeć na kanale facebookowym Dwójki. I na pewno na naszym, bo będziemy go udostępniać. Jasne. Później za to 29 kwietnia legendarnie, to będzie kolejny punkt programu. Czego tam można się spodziewać? To jest trochę taki też ciekawy skład, bo wy tam gracie. Tak, bo to jest taki zespół pozafestiwalowy odrobinę, bo to jest nowy zespół i mamy może właśnie Tak, to jest nasz pomysł od parę lat. Chcieliśmy troszkę głębić program na kwartet pianowy, więc fortepianowy kwartet. To jest nie tak znany, nie tak... Formacja. Znaczy, gdybym miała wymienić z głowy kwartet fortepianowy znany w Polsce, to żaden mi do głowy nie przychodzi, bo to jest rzadko grywany w jakiś sposób taka formacja. Ale troszkę był interesujący, dlatego my jesteśmy Polish Piano Quartet, ale nie będziemy grać nic polskiego na tej koncert. Ale jest troszkę jak śmieszne. Aczkolwiek jest bardzo, bardzo dużo ciekawych kompozycji właśnie polskich twórców na kwartet fortepianowy, także na pewno będziemy to włączać niebawem do repertuaru, ale premiera zespołu będzie w Szczecinie, a potem ruszamy na koncerty do Wrocławia, do NFM-u i do Częstochowy, do Filharmonii. I na tej koncert jest bardzo nietypowy program. Jedna część jest, ale druga część nie. To będzie bardzo rzadko jest grane. Jest portugalskiego kompozytor Joli Braga Santos, kwartet fortepianowy i też Turina, Joaquin Turina, też kwartet fortepianowy. Na drugiej część będzie troszeczkę lightowa. Będzie flashback z tamtego roku. Z Piazzolla. Tak. Czyli coś, co jest bardziej znane szerszej publiczności na pewno. Ale to rozumiem, że taki zabieg chcieliście pewnie też włączyć trochę tej nietypowości do tego. Zawsze musi być trochę koncertu. Coś znanego i coś mało znanego, żeby było ciekawie. Tak, i to na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak mówicie, macie plany już na ten zespół dalszy, bo mamy. Oczywiście macie Baltic Neopolis Orchestra, ale tutaj widzę taki projekt poboczny. Tak, bo to tak chcemy go wypromować w Polsce. Zespół jest nieduży, czteroosobowy, także będzie pewnie troszkę łatwiej, no i
w składzie są znakomite osoby, Adam Klocek, Michał Francuz. No i mamy jeszcze nasz kwartet portugalski, także, który z kolei nazywa się Guimarães String Quartet i z nim mamy swoją serię koncertów z kolei poza Polską. Także Baltic Neopolis to jest nasz dom, ale oprócz tego staramy się robić też inne rzeczy. Kolejna propozycja w programie to jest Alla Polaka, koncert Willi Lenza, też całkiem niedawno jeszcze można powiedzieć otwartej, więc w wyjątkowej dość przestrzeni. Opowiedzcie proszę trochę jeszcze o tym. No to będzie pierwszy koncert pedagogów z kursantami i na tym koncercie będzie wiodła prima Agata Szymczewska, Andrzej Witowicz, Emanuel również i nie jestem pewna, czy Konstantin Heinrich też gra na tym koncercie. W każdym razie bardzo zróżnicowany jest repertuar, w zasadzie od romantyczności po XXI wiek. Na każdym, absolutnie na każdym, oprócz legendarnie, koncertu legendarnie będzie jakiś polski utwór, bo to jest główna myśl festiwalu tegorocznego, to jest muzyka polska XX, XXI wieku, także na tym koncercie również. No i będą przeróżne właśnie konfiguracje, od tria w zasadzie do oktetu. No właśnie, jeszcze o tę właśnie myśl przewodnią, muzykę polską XX i XXI wieku chciałbym zapytać. Postanowiliście chyba tak przybliżyć tę współczesność słuchaczom. Chcieliśmy przede wszystkim przybliżyć utwory, które są absolutnie genialne, które są przepiękne, które są tak efektowne, a są mało znane i mało grywane. I to jest w tej grupie kompozytorów, między innymi był w ubiegłym roku graliśmy Spisak, też staraliśmy się przybliżyć jego twórczość, a w tym roku to jest Kazimierz Serocki, który w ogóle, jak człowiek się zagłębi trochę w jego biografii i życiorys, to się okazuje, że to był naprawdę bardzo ważny polski kompozytor, który był prekursorem bardzo wielu nowych rozwiązań w muzyce, który był znany na całym świecie i trochę jest zapomniany w cudzysłowiu. Wydaje nam się, że to jest teraz nasza rola, tego pokolenia naszego i młodszego, żeby te utwory przypominać, żeby je grywać, ale to nie tylko Serocki. Też sięgamy po utwory twórców żyjących, młodych, nowych i to jest nasz ukochany Mikołaj Piotr Górecki, który napisał w tamtym roku dla nas utwór. W tym roku będziemy go właśnie na koncercie finałowym prezentować, który jest dla nas spełnieniem marzeń tak naprawdę, ten utwór. Będzie zawsze nasz ukochany Kilar, będzie Twardowski, też z tych nowych kompozytorów, których chcemy odkryć. Piotr Klimek, nasz szczeciński kompozytor, z którym jesteśmy związani już od wielu lat. Także ta polska muzyka od zawsze była dla nas bardzo ważna. Ja myślę, że jest nasza specjalność. Tak, i mówicie o tym, że specjalnie dla was utwór także powstał. Tak. No, to będzie w trakcie wielkiego finału 3 maja w Filharmonii Szczecińskiej. To jest wyjątkowy utwór. Co się będzie w nim działo? To jest żywiołowy utwór? No to jest tak piękny utwór, jest bardzo wzruszający, momentami jest szalenie żywiołowy, w innych momentach jest tak sentymentalny i poruszający, że ma tyle barw i tyle się w nim zmienia, trwa raptem może niecałe 15 minut. Skomponowany jest na kwartet smyczkowy solo z Towarzyszeniem Orkiestry. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, żeby tego utworu wysłuchać, ale nie tylko, bo właśnie będzie wspomniany Kazimierz Serocki i przepiękna symfonia na dwie orkiestry. Także to chyba będzie pierwszy raz w historii Szczecina, że dwie orkiestry naraz będą grały. Co prawda smyczkowe, ale niemniej jednak jest to taki fajny magnes. Będzie Orawa Kilara, ukochana chyba przez wszystkich, nie tylko przez Szczecinian. Właśnie Piotr Klimek i jeszcze Twardowski na to wszystko, także będą na scenie się działy przeróżne rzeczy, no dwie orkiestry, podorkiestry, ten zespół i jeszcze Tansman Trio, czyli drugi zespół rezydent, który prologiem otworzy ten koncert. Mnóstwo wrażeń. Zanim pożegnamy się jeszcze ze słuchaczami Super FM, to chciałbym was podpytać właśnie, czy ta misja popularyzowania wychodzi, czy ona jest trudna, czy wręcz przeciwnie, łatwo to szło na podstawie też poprzednich edycji? Manuel, jak to wygląda? Ja myślę, że to nie jest tylko misja festiwalu, to jest nasza misja życiowa. Więc czujemy, że bardzo dla mnie, jak nie Polakie, ja uwielbiam polską muzykę od tej czasu. To jest i to nie jest znane też, nie jest bardzo znane tutaj, ale mniej za granicę, więc dla mnie... Ale ja to muszę powiedzieć bardzo ważną historię, zanim się poznaliśmy, co już było 8 lat temu,
to Emanuel, będąc jeszcze studentem, już pisał pracę magisterską na temat Szymanowskiego. Także to nie jest tylko dlatego, że tu przyjechał. Także studiował w Londynie i już jego praca była Szymanowskim, także to myślę i powiązania... Szymanowski to jest bardzo znane, ale tej żyjący kompozytor, i nie tylko żyjący, ale od XX wieku na przykład, to jest fantastyczne pisanie specjalne dla smyczki. Bardzo, bardzo, bardzo... Bogata literatura. Tak, bardzo bogata. Tutaj stawiamy średnik, żegnam się ze słuchaczami Super FM na 97,5 FM, ale pozostajemy oczywiście na Facebooku Super FM i w Szczecinie.pl. Kontynuujemy nasz program. Zatem dalej o Szczecin Classic. Emilia Salvador i Emanuel Salvador są moimi gośćmi w programie 18.3. Mamy jeszcze trochę rzeczy do omówienia. Porozmawialiśmy sobie o tym aspekcie popularyzatorskim. A powiedzcie właśnie, poznaliście się 8 lat temu, jesteście małżeństwem polsko-portugalskim. Obydwoje tak naprawdę całkowicie w muzyce i całkowicie w klasyce. No jak wam się żyje tak na co dzień z tym wszystkim? Z tym całym bagażem muzycznym i jeszcze do tego później w pracy? Już żeśmy się przyzwyczaili, bo tak od samego początku w zasadzie byłoby dla nas dziwne, że rano ja idę do swojej pracy, a Manu idzie do swojej pracy. To by było dla nas coś zupełnie nowego, więc my nawet nie wiemy, jakby było inaczej. Nie, ja myślę, że oczywiście ja troszkę mam solowy albo gościnny pracę, nie wiem, za granicę na przykład, ale oprócz tego od 8 lat to jest 24 na 7. Więc tak, to jest i nie tylko. Razem wyjeżdżamy, bo czasami mamy koncerty też razem wyjazdowe, czy do Portugalii parę razy w roku, na rezydencję kwartetu. Jeszcze teraz z Leonardusiem, jakby wszystko robimy razem. Jak Manu wyjeżdża na jakieś projekty, no w tym roku to chyba 3 razy go nie było, to ja się tak bardzo dziwnie czuję. Także wcale nie przypadłem poza tym. No, także... Nie, ale to wiecie co, bardzo jednak spala i scala. Mamy też w rodzinie taką parę, co prawda kuzynka malarka, a jej mąż skrzypek. Niemniej jednak też wszystko robią razem, są zawsze razem, dwa wolne zawody i wydaje mi się, to jest też sposób na życie. Tak, ale dla mnie też jest interesujące, że na przykład Baltic Nopes to jest troszkę jak... Nie tylko praca, to jest jak dziecko, nie? No właśnie, nasze pierwsze dziecko. Więc to jest zupełnie inaczej, jak widzisz, nie wiem, codziennie, nie? O północy może tak, być pomysł. To nie ma, tu się kończy, potem tylko właśnie nagle coś wystarczy. No dobra, no to daj. No, także to tak wygląda. Ogólnie o was się bardzo dużo słyszy. Tak, takie mam wrażenie, że jeśli chodzi o klasykę, czasami jest tak, że ona jest gdzieś tam schowana i trudno jest ją wypromować. No, nie oszukujmy się, jeśli chodzi chociażby o słuchalność stacji, które nadają tylko klasykę, to jest zawsze gdzieś tam nisza. Natomiast wam się udaje i marketingowo, i myślę także po prostu na poziomie artystycznym, użyję tego sformułowania, chociaż nie jest ono dobre, dobrze to sprzedać, tak żeby właśnie zachęcić szerokie grono. Jak to robicie? Bardzo dziękujemy za te piękne słowa. Taka laurka. Wydaje mi się, że to jest właśnie miłość, że my naprawdę to kochamy i chcemy tą miłością zarażać i to nie są takie puste słowa, to jest prawda. Ja jeszcze wiele lat temu, zanim Baltic Neopolis nam się urodziło, to jeździłam na takie różne koncerty właśnie w mniejszych miejscowościach, w różnych województwach w Polsce. I to, co mnie najbardziej właśnie wtedy zauroczyło, to fakt, że na te koncerty być może przychodziły przypadkowe osoby i tak dalej, ale ten wyraz ich twarzy już po koncercie jakby mówił mi, że to jest coś dla nich pięknego, to przeżycie, że to nie trzeba, ciągle ja tak powtarzam od wielu lat, że ludzie po prostu tej muzyki klasycznej nie znają, a jak już ją poznają, to ją pokochają. I to właśnie taka jest nasza w tym rola. Druga rzecz jest taka, że ludzie może się trochę mogą obawiać, nie? Tych sal koncertowych, że to takie może być przytłaczające. Choć teraz mi się daje, Szczecin się bardzo zmienił, bardzo, to już w ogóle nie te czasy, to 10 lat temu. Niemniej jednak z tą muzyką trzeba też wychodzić. Dlatego my na przykład w okresie letnim robimy bardzo dużo koncertów na zewnątrz, mimo tego, że nie przepadamy za plenerami, bo żaden artysta nie przepada, bo leż może spać, a tu trzeba mikrofony, to tamto, ale to
po co się to robi właśnie, że dzięki temu potem możemy na naszych koncertach mieć dużo gości i to każdy artysta, który przyjeżdża ze świata jest zawsze zaskoczony, że na koncercie muzyki kameralnej jest tak dużo osób, bo to nie jest łatwe, ale robimy to od tak wielu lat i mamy już swoją publiczność, to jest też dla nas piękne. Swoją strategię pewnie na to, jak to komunikować. No, trzeba trochę po prostu się być elastycznym. No i tak jak mówicie, gracie na zewnątrz, ale gracie też w różnych miejscach na samym festiwalu, bo chociażby ten koncert, każdy praktycznie koncert w różnym miejscu, ale 1 maja w Technoparku Pomerania. To jest też taka nietypowa muzyczna przestrzeń. 2 maja w Kościele Jana Ewangelisty. 3 już w Filharmonii, czyli tak, można powiedzieć do jeszcze domu po drodze muzyki. W Posejdonie, który jest też pięknym tak, miejscem. Tak, jeszcze w Posejdonie, jeszcze w radiu. Jeszcze w Wilnęce, jeszcze w radiu. No każdy koncert w innym miejscu, o to chodziło, żeby w różnych tych zakątkach Szczecina się pokazać. Powiedzcie proszę jeszcze trochę o tym sentymentalnie. 1 maja, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Tutaj kwintet fortepianowy, ale także oczywiście smyczki. No to będzie koncert, gdzie z kolei będzie wiódł prym profesor Tomaszewski. A dzień później właśnie maestro Stabrawa w kościele. I tu będą kwintety fortepianowe, czyli właśnie trochę się przełamujemy z tylko smyczków. Z Michałem Fracuzą będzie towarzyszył kilku zespołom. A dzień później już w kościele właśnie tylko smyczki. I głównie będzie to koncert wieczór właśnie maestro Stabrawy. Tak, który jest koncertmistrzem Filharmonii Berlińskiej. Tak, no w zasadzie już odszedł na emeryturę. To był jego ostatni sezon. Pracował tam chyba 35 lat, jest człowiekiem legendą. I wszyscy bardzo, bardzo są podekscytowani faktem, że będzie. Właśnie o tych spotkaniach jeszcze chciałbym porozmawiać. Przyjeżdżają chociażby takie tuzy muzyczne, ale oczywiście nawet spotkanie z waszą orkiestrą pewnie dla zespołów takich, które przyjeżdżają na rezydencję, to jest okazja do bardzo dużej wymiany doświadczeń. Jak to będzie wyglądało? Jak wygląda taki wieczór właśnie na integrację na festiwalu? Każdy rok jest inny, ale na pewno w tym roku, jak nie jest tej ograniczenie, możemy prawie wszyscy wieczorem chodzić na piwo. Tak. To jest bardzo ważne. No. To jest w zasadzie domena też naszego zespołu, że my nie stawiamy granic, że to pan dyrektor to idzie do domu, a tu ja się nie mogę integrować. Jest w wielu orkiestrach niestety taka ciągle ten podział, co rozumiem, no bo to są inne powody. Hierarchia. No, tak, natomiast i my, Wasko w sumie nas tego nauczył, bo Wasko zawsze lubi integrować się ze wszystkimi, zawsze ale ja nie idę tam sam, idziemy wszyscy, nie? I że jakby cała orkiestra, my zawsze chodzimy wszędzie razem i myślę, że to też jest fantastyczne dla tych młodych, którzy przyjeżdżają zobaczyć zupełnie inny model współpracy. My też częstokroć wyłapujemy tych najlepszych, zapraszamy do nas potem na staż, na projekt stażowy roczny. Także to jest naprawdę fenomen, uważam, ten zespół w Polsce i to nie jest tylko nasza zasługa czy nasza praca, ale właśnie tych wszystkich, którzy tworzą ten zespół, że właśnie jesteśmy jakby jedną wielką rodziną, wszyscy się przyjaźnią, nie ma niesnasków, nikt na nikogo się nie gniewa, nikt się nie popisuje, nikt się nie, po prostu wszyscy do siebie pasują. Będą też wydarzenia towarzyszące, oprócz takiego programu koncertowego, chociażby orkiestra jak z bajki w Domu Kultury Krzemień. Tak, co roku staramy się wymyślać zupełnie nowe, ale też powtarzamy te, które bardzo się sprawdziły w ubiegłych edycjach. No przez tą pandemię niestety nie mogliśmy do końca rozwinąć skrzydeł, ale w tym roku fantastycznie wymyślony ten plan z bajkami, bo to są bajki Disneya, które w zasadzie to są bajki bez słów. Jedynym słowem w tej bajce jest muzyka i to są zazwyczaj utwory muzyki klasycznej. Już jest to wydarzenie, już nie ma zaproszeń, wejściówek, bo wszystkie wydarzenia towarzyszące są niebiletowane, są darmowe, ale już nie ma miejsca niestety na to wydarzenie. Ale skoro tak się spodobało, to myślę, że będziemy powtarzać. Tam jeszcze będzie taki prolog, będzie Myszka Miki, będzie grał kwartet, także będzie też reakcja z żywą muzyką. I potem jeszcze 3 bardzo ciekawe wydarzenia. Jedno, które powtarzamy w zasadzie od pierwszej edycji, czyli gimnastyka z klasyką. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie w tym roku edycja dla dzieci i potem dla dorosłych. Będzie w parku, więc każdy chętny absolutnie zapraszamy. Nie trzeba się zapisywać, po prostu wystarczy być w okolicy. Przestrzeń otwarta. Przestrzeń otwarta. Potem, ponieważ co roku robimy coś z tańcem, w tym roku mamy Polskę, więc wybieramy folklor i będzie grupa Szczecinianie, którzy razem z nami będziemy robić pokaz, będziemy potem uczyć przy 3 chorach. Wszystkich też serdecznie zapraszamy, kto ma ochotę potańczyć Mazura. Ja sama nigdy nie tańczyłam. Chętnie zobaczę, jak to będzie. Także pouczymy się trochę Mazura i też włączamy się w tą akcję ogólnopolską. Tańczymy, jak co roku, żeby to zaakcentować, że coś takiego też się dzieje. I jeszcze mi 4 wyleciało. Jam Session z Chango. Jam Session, no to jest. To jest bardzo ciekawe, bo przecież Chango, jakby nie patrzeć, taki, można powiedzieć, fusion jazzowy skład.
Ale rozumiem, że wy jako smyczki też dołączycie do nich. Mam nadzieję, że to będzie właśnie bardzo takie spontaniczne, bo nie chcemy tak do końca niczego planować. Ogólnie plan jest taki, że spotykamy się w Cannes i od 3 lat to planujemy i 2 lata nie mogliśmy tego zrobić. Wreszcie się uda. Spotykamy się w Cannes każdy z naszych kursantów, nawet pedagogów i wierzę, że to się właśnie wydarzy, bo jeden taki nasz pedagog to jest mały wariat. On tam pójdzie, będzie grał na gitarze, śpiewał, nie wiem co jeszcze, ja będę śpiewać w chórkach. Także wszystkich zapraszamy, również studentów z Akademii Sztuki, którzy by chcieli się włączyć, chcemy pomieszać te style, bo czemu nie? Nie możemy się ciągle rozdzielać, tylko musimy właśnie znaleźć momenty, gdzie możemy razem zagrać. Tak, to był, jak Emilia powiedział, to jest planowane od, nie wiem, trzech lat. To był pomysł tej nasz bardzo, bardzo kochany przyjaciel Andrzej Witowicz, który jest najważniejszy altowiolista na świecie, ale też jest bardzo, bardzo, bardzo dobry gitarzysta. Jeszcze śpiewa polskie piosenki. Jest swój pisanie, że muszę każdy kurs zrobić swój koncert rockowy. Rockowy może za rok, ale już tam już czegoś zaczniemy, tak. Więc to będzie ten pierwszy krok. Tak. Czyli ta fuzja tutaj mocno wybrzmiała. Wszystkie daty, wszystkie bilety możecie sprawdzić w sieci, także na waszym fanpage'u są informacje. Szczecin Classic od 26 kwietnia do 3 maja 2022 roku w Szczecinie. Już po pandemii, już normalnie, już ze spotkaniami. A moimi gośćmi byli Emilia Goch-Salvador i Emanuel Salvador, Baltic Neopolis Orchestra. Bardzo dziękuję bardzo za wasz udział. Oczywiście życzę powodzenia, zapraszamy wszystkich na koncerty wspólnie. A ja mówię wam do usłyszenia na Super FM i na szczecinie.pl już za tydzień w programie 18.03. Andrzej Kochański, kłaniam się.